Tata z moim chłopakiem dogadują się rewelacyjnie. Mają taką sztamę, ja się śmieję, że jest to męska solidarność i za każdym razem, jak przyjeżdżamy odwiedzać rodziców, tata karmi Piotrusia, dając mu potrójne porcje mięsa, tak żeby chłopak był silny, prawda? Mam na imię Marysia i kocham gotować. Kuchnia to moje królestwo. Królestwo, w którym podejmuję różne wyzwania. Między innymi, jak przekonać chłopaka do zjedzenia warzyw. W Cooking Challenge przedstawię Wam swoje sposoby na mięsożernych chłopaków. Dzisiaj pokażę Wam swój autorski przepis na zapiekankę szpinakową, gdzie główną rolę gra tutaj szpinak, ale podrasuję go bardziej lubianymi przez mężczyzn składnikami, takimi jak wędzony boczek, czy białe wino i oczywiście ciasto francuskie. Zwykle spotykamy mnóstwo porad o tym, jak warzywa przemyć dzieciom, ale wiadomo, że z mężczyznami jak z dziećmi też nie jest łatwo. Wcześniej ulubionym daniem mojego chłopaka byłaby sałatka z mięsa i sera. Ja jednak znalazłam pewien sposób na to, żeby przemycić w jego diecie trochę warzyw. Bardzo dobrym pomysłem jest podrasować trochę jarzyny ulubionymi składnikami naszych chłopaków. Ponieważ jak wiadomo już od dzieciństwa, kiedy oglądaliśmy kreskówki związane z papajem, wiemy, że szpinak daje mężczyznom moc i siłę po to, żeby mogli bronić i dbać o swoje kobiety. Bardzo często zdarzało mi się, że robiłam pyszne surówki, do tego tradycyjne ziemniaczki i kotlecik. No i jak grzeczny chłopiec, mięsko zostało zjedzone, ziemniaczki i surówka często zostawione. Dlatego musiałam wymyślić sposób, żeby te warzywa jednak były częścią całego dania, żeby nie mógł ich jednak zostawić. Szpinak nam tutaj powoli odparowuje. Ale nie bójcie się, że wyjdzie nam z tego szpinakowa zupa, ponieważ zagęścimy zaraz nasze nadzienie beszamelem. Właśnie gotowanie stanowi dobry pretekst, żeby zachęcić mężczyznę do pomagania w innych pracach domowych. My z Piotrem mamy taki system, że ja zajmuję się kuchnią, co stało się moim codziennym, przyjemnym obowiązkiem, a on natomiast sprząta, po bałaganie, który zwykle zostawiam w kuchni, albo na przykład robi pranie. Dziękuję Wam za wspólne gotowanie. Mam nadzieję, dziewczyny, że udało mi się Was zainspirować do przygotowywania Waszym chłopakom zdrowych i pożywnych posiłków i żebyście przemycały im trochę warzyw. A do następnego Cooking Challenge nominuję moją siostrę Julię Złocką, której partner jest trenerem i po ciężkich godzinach spędzonych na siłowni sam chętnie zjadłby coś treściwego i zdrowego. Do zobaczenia!